Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lego Hobbit. Ostatnio uciekali przed goblinami. A czym co ci czeka nas dzisiaj? Ogólnie póki co to fajna szybki wstęp do fabuły. Podoba mi się to. I też jeśli się nie mylę, to dzisiaj będzie to jakby koniec pierwszego filmu, a było ich trzy. Podobnie Władcy Pierścieni. Zależy jak to twórcy rozwiązali, czy po prostu pominą jedną małą kwestię, ale raczej ją pominą. Więc może potem, jeśli nie zapomnę, to napomnę wam trochę o tym, co moim zdaniem pominęli. Znaczy, no moim zdaniem, co ogólnie, co pominęli, no nie? Okej, Azor wrócił. I znowu ucieczka. Tak dla odmiany. Okej. Staram też się zbierać po drodze ile się da. Okej. Boksik mamy, dobra, fajnie. Tak, czyli na pewno pominęli ten wątek. A mianowicie pominęli taki wątek dla tych, którzy nie oglądali filmu, że po prostu oni jak uciekali przed tymi orkami, przed Azogiem, to natrafili tam jeszcze na pewien domek pewnego znajomego, w pewnym sensie Gandalfa. A był to człowiek taki trochę, jakby to powiedzieć, wyższy niż wszyscy, a miał taką jeszcze zdolność, że zamieniał się w niedźwiedzia. Nienawidził to również też krasnoludów, ale bardziej niż krasnoludów nienawidził orków, dlatego też pomógł naszej drużynie w ucieczce. Okej, można coś zbudować, fajnie. No, a resztę tej ucieczki pewnie tutaj już zobaczycie. A raczej na pewno. Dobra, dawaj na górę. Okej. Tu mamy jakąś podpowiedź, samouczek, jak zwał, tak zwał. Przyczyn i kiścień. Okej, dobra. Tą postać nawet mam wybraną, ale gdzie tu jest kiście? Aha, okej, już widzę, po prawej stronie tam, na górze, dobra. Ale to porozbijajmy tu jeszcze, co się da, może. No czemu by nie? Dobra, dawaj teraz ten kiścień. Aha. O, i znowu się fajnie zmieniłem, bo tutaj trzeba będzie młotem uderzyć. Więc super sprawa. Okej. Drzewo się baliło. Aha, i to jest mostek dla reszty, dobra. Ej, chciałem tego wilka trafić, ale mi się nie dało. A raczej warga, bo chyba profesjonalnie to tak to było nazwane. Tam mam jakieś surowce. Dobra. To będzie potrzebny ten gościu z procą, albo... A, ale to chyba nie teraz nawet, bo go nie posiadam, z tego co widzę. Aha, i tu po prostu będę chyba mógł tym rzucić sobie, zamiast procą. A nie, tu mogę w to rzucić. Dobra. Niech będzie i tak. Tak, a to tam jest boks, więc tutaj raczej będzie potrzebny właśnie ktoś z procą lub z łukiem. Nie wiem, nigdy nie ogarniam tych tarcz, która do czego służy. Dla mnie wygląda identycznie, ale tak nie jest.
w sumie na razie to mniejsza o to. Dobra, rozbijajmy. Teraz co to z tymi drzewami? Bo tam... Aha, tu po prostu muszę chyba na nie wejść. O właśnie, tak. Dobra, dawaj do góry. Super. Jeden krasnolud na razie uratowany. Aha, to wszyscy za mną idą. Dobra. Okej. Tutaj muszę z łuku strzelić z tego co widzę. Dobra, więc to zróbmy. Okej. Tutaj też. Dobra. Dalej jeszcze wyżej. Aha, a tutaj będą potrzebni mi na przykład ty z tą dzidą swoją. Dobra. Dawaj na górę chwili. Nie mogę tam wejść. O, dobra, jestem. Okej, znowu się obaliłem. O, cała kompania. O, dobra, trafiłem chyba. Nie, teraz. A, dobra, trafiłem. Jednak trafiłem, myślałem, że nie. Dobra, dawaj, dawaj. Okej, dostał. E, nie dostał jednak. Nie wiem, jakim cudem. O! Teraz dostał. Dobra, fajnie. Aha, następny, dobra. Okej. Załatwione. O. Drzewo się obaliło. Co jak co, ale Gandalf niby stary, ale krzepy to ma. Ten jest mój. Stare, niewyrównane rachunki. Jeden stracił rękę, drugi członka rodziny. Okej, dobra. Mamy walkę z Azogiem. Dawaj, dawaj go Thorin. Pięknie. I co tam zrobić z tym z wilkiem białym? Dawaj, dawaj. Świetnie. Azog ucieka.
No, rzucaj. Myślałem, że ci prosto we mnie, a rzucił tak z wyprzedzeniem. Sporo ciasz. Na szczęście nie trafił. Aha, okej, bo on po prostu rzuca tym, gdzie popadnie, niekoniecznie we mnie. Dobra, teraz jak tam się do ciebie dostać mam? Aha, ty sam do mnie zszedłeś, dobra. Może być i tak. Dawaj go. Dobrze. Dorwał Torina. O, proszę. Najodważniejszy z odważnych, Bilbo Baggins. O, jest i reszta kompanii. Dobra. Torin coś kuleje trochę, więc może zmienimy się na Bilba. O proszę, Bilbo na wargu. Okej, okay, mam zabić teraz 5 tych, dobra. Jeden jest. Drugi też, świetnie. Coś tu. Trzeci też. Dobra, jest ostatni. Jesteś tutaj, jesteś, dobra. Załatwione. Dorwał Bilba. Całkiem niezły jak na hobita. Te ory przyleciały dzięki Gandalfowi. Ten ptaszczek, czy tam ćma, która tam się zjawiła właśnie, Gandalf ją poprosił. A że to jest czarodziej, to po prostu zna ich mowę. O wsparcie właśnie orłów. I się orły właśnie zjawiły. Więc znów Gandalf musi ratować całą kompanię. No, bez Gandalfa to oni by zginęli chyba. Szczerze mówiąc. Okej. Okay. Ostatnio był trochę dłuższy odcinek, więc dzisiaj trochę krótszy. Okej. Chyba, że dopiero teraz tego barda trafią? Znaczy nie wiem, czy pan... Nie wiem dokładnie, czy na pewno nazywa się bard, może nie. Kurczę, nie pamiętam w sumie. Może potrzebę o tym mówiłem? Dawniej oglądałem Hobbita właśnie i może sam teraz się ja pomyliłem.
O. Smaug też nie śpi już. Chyba wyczuwa zagrożenie. Jesteśmy w Bri? Tak. Jesteśmy w Bri. Pod rozbrykanym kucykiem dokładnie. Mind if I join you? This is no chance meeting, is it, Gandalf? No, it is not. The Lonely Mountain troubles me, Sauron. That dragon has sat there long enough. Sooner or later, darker minds will turn towards Erebor. Take back your homeland. Unite the armies of the dwarves. The Arkenstone. It is the only thing that will unite them. What if I were to help you reclaim it? The Arkenstone lies half a world away, buried beneath the feet of a fire-breathing dragon. Which is why we're going to need a burglar. No, taki mały prolog o tym, co było wcześniej. Jak Gandalf zaproponował Thorinowi o pomoc Bilba. Tak, teraz jestem pewny, pomyliło mi się. Dopiero teraz trafiłem tego człowieka niedźwiedzia, że tak go nazwę. Ale no dobra, po prostu mój błąd, tak? Mój błąd. Potrzebnie o tym wspominałem, ale no dawno nie oglądałem Hobbita, troszeczkę się pomyliłem. Dobrze, w każdym bądź razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, za oglądanie i cześć, do usłyszenia następnym razem. Elo.